Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w Koszącinie. Działa tu wyjątkowy ośrodek kultury i edukacji regionalnej stworzony przez Jana Myrcika, człowieka instytucję, znawcę i miłośnika Śląska, działacza społecznego, przewodnika, nauczyciela i autora setek publikacji. Jego szczególną pasją było od zawsze poznawanie skomplikowanych dziejów Śląska i Ślązaków oraz dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi. I trzeba to przyznać, robi to w cudowny sposób. Panie Janie, jest Pan cudownym, wyjątkowym nośnikiem kultury i historii Śląska. Skąd u Pana ta pasja, ta miłość do Śląska? Dziękuję za ten miły komplement. Miłość rodzi się w domu rodzinnym, tak bym to powiedział, i w otoczeniu, w jakim się człowiek na nas albo znajduje. Ja muszę się przyznać na samym początku, przyznać to jest takie cudzysłów trochę słowo, że jestem Ślązakiem od pokoleń, od XVI wieku gdzieś, z obu stron i ojciec i matka Ślązakami byli i mogę powiedzieć, tam się uczyłem, szacunku do historii, szacunku do ludzi i szacunku do tego, co człowiek wysiłkiem woli, rąk, myśli i dusz, jak poeta wiośle powiedział, stworzył. Czyli do tego wszystkiego, myślę o etnografii teraz, prawda. Takiego muzeum nie ma na całym Śląsku. Proszę powiedzieć, jak długo zbierał Pan te eksponaty i co tutaj się znajduje? To jest drugie zdanie od Pani, które mnie troszkę podnosi na duchu, że takiego nie ma. Wiem, że w odniesieniu do prawideł muzealnych jest tutaj troszkę wszystko inaczej poustawiane. Ale są tutaj takie rzeczy, jeśli to tak w to słowo ujmę, których gdzie indziej nie mam. Muzealnicy też chodzą odwiedzać tutaj. Kocham to po prostu. Kocham swoją przeszłość i kocham to, co ludzie stworzyli. W tym moim muzeum chcę pokazać przeszłość, piękną przeszłość, zrozumianą dla Ślązaków. Miłość to uczucie. W ośrodku kultury stworzonym przez Jana Myrcika można przyjrzeć się Śląskiej Izbie Regionalnej, odtwarzającej wnętrze chaty z końca XIX wieku. Ściany są drewniane, z belek drewnianych i na ścianach trochę z kosem wiszą obrazy, do których się kiedyś modlono. Panie Janie, kiedy Pan śpi, przecież Pan ciągle coś robi. Jak Pan nie pisze, to Pan coś zbiera, coś Pan opisuje. Ja mam taką niepisaną umowę z Panem Bogiem. Dziękuję Mu za dzień, ale proszę prolongatę, żeby jeszcze ze względu na robotę to zwalam, prawda? I myślę, że On mnie tam słucha, mówię po śląsku. I pytała mnie się znana redaktorka naszego radia, Panie Janku, jak Pan myśli, czy Pan Buczek rozumie po śląsku? Ja mówię, naturalnie ten język jest mu najbliższy. Zna go dobrze. A tutaj widzę zgromadzone piękne, wyjątkowe książki. Tak, to jest część moich zbiorów. Ta główna część, oscylująca gdzieś około 1000, myślę o starodrukach, o starych książkach, znajduje się piętro wyżej. Tutaj są książki łacińskie, niemieckie i polskie, te, które na Śląsku czytały, bo Ślązacy byli ludźmi oczytanymi. W ośrodku w Koszęcinie jest również małe lapidarium kultury cmentarnej oraz wystawa sztuki sakralnej. Panie Janie, w tym pomieszczeniu mnóstwo krzyży. Co to jest za krzyż? Żal mi się tych Jezusków zrobiło, będąc na giełdzie, albo doświadczając, że mi ktoś pod drzwi postawił jakiś krzyżyk, albo w kapliczkach przydrożnych zostawił, albo u księdza przed farą. Ten krzyż ma szczególną wartość, bo to jest jakieś dziękczynienie syna dla swoich rodziców, którzy prowadzili hutę. Hieruwe de Frischmeister Józef Broll. Tu spoczywa mistrz fryszerki Józef Broll i jego żona, pięknym niemieckim gotykiem, napisane może 300 przeszło lat temu.
Na podwórzu posesji Jan Myrcik postawił pomnik upamiętniający wszystkich młodych mężczyzn z Koszęcina, którzy polegli na wojnach, począwszy od czasów napoleońskich, aż po drugą połowę XX wieku. To jest szczególne miejsce dla mnie, epitafium dla poległych Koszęcinian. Nie patrzę tutaj oczyma patriotycznymi na to miejsce, bo patriotyzm ma każde państwo swój. W kierunku południowym w 1939 roku, 15 km stąd, byli już Niemcy. I tak w koło, można by powiedzieć, gdybyśmy w prawo zakręcili krąg, czas na to wszystkie te miejscowości należały do Niemiec, i tak 20 km. Pod jednym z tych 134 kasztanowców, które książę wysadził na niezamieszkałym, bez domów, w swoich dobrach prowadzącym na dworzec, poległ w 1939 roku pierwszy żołnierz polski. Widziałem go na własne oczy z bardzo blisko. I historia powtórzyła się za niecałe 6 lat później. Poległ tutaj, w tym miejscu, pod przysłowiowym płotem, niemiecki major rezerwy, który był doktorem farmacji. Ubrano go w mundur, miał już około 60 lat, i tutaj się przyczołgał, nim jego ciało przeszyto pepechą, chyba 5 albo 6 strzałów dostał. Chciał uratować jeszcze swoje życie. O tych wszystkich ludziach, oni z drugiej strony są w formie krzyżeków przedstawieni, jak idą do nieba, tak bym powiedział. I pomyślałem sobie, muszę zebrać tych wszystkich chłopców, bo tak ich nazywam. I tak mówią, i dziennikarze także tak mówią, pana chłopcy. Jest ich 173 nazwiska na tej tablicy, niezależnie od tego, jaki mundur nosili.